Hej, hej, z tej strony Kacpi i wróciliśmy do naszej indyjskiej kampanii, w której będę miał na celu zrzucenie bomby atomowej. Może się postaram na tą Hiroshimę, ale z tą Hiroshimą to pod dużym znakiem zapytania to by było, o, powiedzmy tak. Bo na pewno na inne rzeczy to spoko. O, Ruski jeszcze się ładnie trzymają tutaj. Robią dużo tutaj zdobyczy. A, dobra, mniejsza. Myślałem, że mniej tu będą robić w tym terytorium, ale niech będzie. Miałem nadzieję, że czegoś się takiego nie zdarzy w tamtym miejscu, ale się zdarzyło, więc no... Upadek Kijowa, no to tak się domyślałem, że upadnie Kijów, więc... Muszę tutaj sobie przygotować już powoli jakieś terytorialne siły tutaj milicji. Tutaj spokojnie, o to się nie muszę martwić. I teraz tak... Tu mówiłem sobie, że jedną muszę przed końcem przerwać, żeby to zrobić, a tutaj muszę, jak ukończę reaktory jądrowe, to żeby już poczekać na uśmiechniętego Buddę, by na 70% bonusu to zawsze to coś, więc poczekam sobie z tymi badaniami i tyle. Może też sobie zrobię to, ale to już mniej takie jest to dla mnie super ważne. I wyślijmy może ten jeden oddział tak grubo. Pomóżcie im jeszcze i pomóżcie tu jeszcze im. I prześlijmy jeszcze jeden oddział tutaj, może coś to da. Zobaczymy. Wykopiemy ich z tego miejsca, dobra. Ogólnie mógłbym tam przestawiać te oczywiście jeszcze dywizje czy coś tam, wiadomo, tam na lepsze jakieś, ale myślę, że wystarczającym kombinacją, bo mógłbym na przykład dodawać 3 artylerie do tego, ale już tak bardzo szczerze nawet to by się opłacało nawet bardziej niż to, co ja robię na chwilę obecną, to nawet ta jeszcze jedna artyleria by była dobrym pomysłem, żeby ją dodawać jeszcze do tych sił. Ale to w zależności, już trzeba by było się zastanawiać, czy na przykład woli się zrobić więcej oddziałów tych, czy trochę mniej. Takie tam różne kombinacje by było trzeba przemyśleć. I jak tutaj wygląda mi z badaniami? Chwila, badania. Dania, to było, dobra. Okej, czyli żandarmeria niedługo mi się tutaj zrobi. Przynajmniej tyle dobrego. Będzie jak upadek Leningradu. To na cholerę wam był ten... te zdobywanie następnych terytoriów gdzie indziej. Dla mnie to takie średnim pomysłem to jest, ale spoko. Czyli ja bym chętnie sobie zrobił w tym momencie trochę przemysł. Najpierw te szyfrowanie weźmy sobie, żeby nie tracić tyle na tym, że nie mamy po prostu umiejętności odczytywania różnego rodzaju szyfrów wrogich. To myślę, żeby było nawet ok, żeby tamtą rzecz wykorzystać. A, dobra, szkolenie. Możemy jeszcze 2 oddziały tu wysłać, dobra? I wtedy na przykład... A, dobra, chciałem na przykład na Albanię się zdesantować, ale widzę, że jednak nie będę musiał. Zawsze będę mógł na przykład wymyśleć sobie taktykę pod tytułem... Łatta! Dobra, już mam pomysł, gdzie na następne oddziały będę wysyłał. Żeby ten burdelik mały tutaj uporządkować z tymi wysepkami, bo Japonia zaczyna szczerze nawet mocno posuwać się do przodu. Oh my. Upadek Sewastopola? What?
Dobra, czyli ja bym rozwój myśliwców, czy modele bombowców taktycznych? Wezmę najpierw może myśliwce, bo będę musiał na pewno potrzebować na nie jakieś. Potrzebujemy myśliwców, które będą eskortować bombowce i przechwytywać samoloty wroga zagrażające naszemu krajowi. Dobra, królewskie siły powietrzne i wtedy uśmiechniętego Buddę sobie zrobimy. Świetnie. Zaatakujcie z trzech stron i... What the hell, gdzie ty... Koleś... Komputerze, tutaj masz ponad 30 dywizji aliantów. Dlaczego wy musicie tu iść, żeby wam było dobrze? Nie wiem, what the hell? Weźcie mi wytłumaczcie AI. Weź mi to wytłumacz, dlaczego ty potrzebujesz w tym miejscu jeszcze więcej w Genuły? Genuę, żeby była więcej jeszcze armii posiadała, no. Nie wiem. Ulepszone AI. Po prostu. Genua posiada... Ile? 20-22 dywizjony w sobie. Chyba potrzebujemy więcej. 30? Ja jeszcze zapomniałem, że jeszcze mam 2. 26 dywizjonów tu jest. No, what the? A, ogólnie zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Żandarmerii. To tylko mnie interesuje. Reszta mnie nie interesuje nawet w tych jednostkach. Wiecie co? Weźcie tam, nie będziemy się przejmować nimi. Mamy już wszystkie oddziały, dobra. Okej. I jak tam wygląda? Oh my goodness, muszę naprawić to wszystko. Aha, tu. Tutaj już mamy to i teraz powiadacie, że jeszcze dalej mogę sobie wziąć. Dobra. Zwiat plus jeden. Ok. I co tam można sobie tu zrobić? Doradcę politycznego, demokratów nie potrzebuje. Przyrost siły politycznej jedności narodowej. Dobra. Jedności narodowej sobie weźmiemy trochę. I tyle. Ostro! Weźcie, wyślijcie, brakuje wam tutaj oddziałów. Ta przeważająca siła niemiecka tutaj na pewno coś zrobi. Ogólnie, gdzie wy jesteście? Szyfrowanie zrobiliśmy. 90 dni, tutaj 45. 5 dni. To weźmy sobie na razie tych saperów, ulepszmy. I... Aha! Wiecie co? Zostawmy sobie to nawet. Ja tak... Jakby to powiedzieć? Ameba jestem i nie ogarnąłem, że to klikłem w ogóle. Powiem tak, przydałoby się coś, żeby im pomóc, bo zaczynają już zdychać z lekka. Nawet jeżeli to jest Rosja. A w szczególności z tego powodu, że to Rosja. Dobra, ładniutkie informacje, bo już zaczynamy poprawiać sobie swój byt. W krainach Italii, bo już tutaj na południu to praktycznie już zaczynamy
coraz bardziej zniżać tutaj nieprzyjacielskie nastroje. Tutaj to już w ogóle nie mówmy nic. Jak tu wygląda? No to spokojnie, tutaj sobie niech wyszkolą się. Wolę mieć w miarę doświadczone te jednostki, zanim pójdą na front, bo to i tak mam czas. O, coś takiego ja bym chciał. O, nie, o, takie coś bym ja chciał. O, nie, tak miałem zrobić. O, dobra. I bym chciał sobie jeszcze może jakieś. A, nie mam myśliwców, dobra. A, bombowca strategicznego ja bym chciał sobie tutaj wziąć. O. Dobra. I tutaj zmniejszmy. I bym chciał jeszcze może więcej coś w to. Nie, weźmy tak sobie ustawmy. O. Niech takie coś będzie, później muszę tylko zrobić w końcu te myśliwce. No, muszę zaczynać już powoli nad nimi się zastanawiać, bo to jest już problem, żeby w ogóle wypuścić tą bombę atomową na jakąkolwiek prowincję. Nawet jeżeli będę musiał mieć jakąś przewagę tą w powietrzu, żeby zajechać moich wrogów. Ogólnie nie mam ochoty, kurde, atakować tymi jednostkami. Może jednak zmiana planów? Tylko gdzie pytanie za 100 punktów mógłbym wysłać te oddziały? Jakbym mieli na przykład tutaj jakieś siły, to bym mógł się przysunąć do tego pomysłu, ale nie mają po prostu nic do ocenienia tutaj nawet. Dobra, to zrobimy tak, że po prostu wyślemy tych tutaj i będziemy wtedy wysyłać ich w ten odcinek frontu, a i teraz tyle. Tych sobie ustawmy wtedy nie tutaj, tylko wtedy na tą część. Może wtedy komputer oszaleje, jak będzie musiał walczyć pomiędzy dwie tutaj oddzielne linie frontów. Może to pomoże, raczej nie sądzę. Myślałem, że jednak nie będę musiał tak robić, a Ruski dadzą sobie radę jakikolwiek stopniu, bo no na razie. Aha, dobra, mniejsza. Nie, ja nic nie mówiłem, że oni mogą sobie dać radę. Patrząc po kompozycji wrogich sił, to już nie. Czas rozbudować nasze niewielkie lotnictwo i stworzyć z niego odrębną gałąź sił zbrojnych. Narodowe siły powietrzne z niezależnym dowództwem będą lepiej służyć mieszkańcom Indii i całego imperium. No dobrze. Zmniejszmy już tutaj liczby tych jednostek, bo to też już zaczyna być niepotrzebne z lekka. Poza tym nie mam już powoli manpowera. O, saperów. Tutaj dołączmy dwa razy silne jakieś jednostki. Dodajmy sobie. Nie. What the hell? To miałem wziąć. O. Dobra, jak wy tutaj płyniecie, płyniecie, dobra. Wy też tutaj płyniecie i teraz bym jeszcze chciał sobie zrobić tutaj jakąś armię z tym Tarzanem załóżmy. I on niech tutaj gdzieś podpłynie i tyle. Oni macie zaatakować w tym miejscu. Upadek Moskwy, dobra, no to powiem, że na 90% raczej to już nie sądzę, żeby oni mieli szansę jakąkolwiek. Naprawdę, to już jest mało prawdopodobne. Normalnie alianci mają nowego sojusznika. Może to się udać.
mają Węgrów i Niemców za pomocników, więc średnio to widzę dla nich. O, Rumunii. Nie, Niemcy, dobra. Ale nie, to jest rumuńska dywizja na usługach Niemców. Dobra, mniejsza. I jak tam wam idzie? Wypychamy was? Nie. Dobra, płyniecie. Jak tam wam idzie? Nie, nic nie idzie wam. Tyle w tym temacie. Myślałem, że w ogóle przepchnęli cokolwiek, ale to jednak jest marzenie ściętej głowy. O, już powoli coś. Oh my fucking god. Oh my god. Nie, to zaczyna być niebezpieczne. Nie wiem, czy ja nie będę musiał zaraz ustawić nowych jednostek na front inny niż powinienem już. Przesunąć ich stąd i nie wiem, czy nie będę musiał na chiński front ustawić ich niedługo, bo to zaczyna być niebezpieczne. Dobra, wyrzućmy ich dalej, żeby oni tutaj byli potrzebni. 7 dywizji, to ja jeszcze bym chciał sobie wziąć. O, tu widzę. O, nie, dziękuję, nie chcę od was żadnych jednostek. A, szczerze, mogłem to wziąć. I ile mi to da? 11 dywizji potrzebuję, żeby to cały ten burdelek ogarnąć. No to świetnie. No świetnie. Dobra, przesuńcie się tutaj. O, widzę, że jakieś perturbacje tutaj na granicach mają. Więc spoko, atakujcie. Węgierski oddział zawsze jest dobry, żeby zaatakować, bo zazwyczaj one nie mają tyle takiej wartości bojowej co niemieckie. Zazwyczaj z tego powodu, że mają po prostu kijowe szablony, więc. To głównie z powodu kijowych szablonów, więc nie mogę oczekiwać od nich zbyt dużo. Upadek Stalingradu. Oh my goodness. Dobra, no trzeba tu atakować wszystko, co popadnie i tyle. Trzeba przechodzić przez tereny tutaj rzeczne. I kombinować z kolejnymi prowincjami, by je niszczyć. Radyjko zrobiliśmy, dziękuję bardzo. To teraz dumnie sobie wziął, wymyślił jakieś rzeczy stąd. Na przykład to, bo to 40 dni tylko jest do ukończenia, więc who cares. Bym, bym. I wyślijmy następne siły. Dobra, zupa z bobra. O nie, dobra, inaczej. Wyślijmy pół oddziałów tu. I teraz tak. Pół, czyli teraz tak. Tutaj, teraz trzy tutaj, trzy tutaj. A nie, jednak tak ustawmy sobie. Dobra. Okej. No i upadek. What? Australijskie Sydney padło ofiarą japońskiego marszu na południe. Obrońcy miasta po wycofaniu się przez Sydney Harbour Bridge zostali zepchnięci na
wzgórze z obserwatorium i podjęli próby zniszczenia mostu, ale nacierające oddziały cesarskie zdołały ich powstrzymać. Flaga Japonii zawisła nad ratuszem, który stał się kwaterą główną wojskowej administracji państwa. Po rządku na ulicach pilnują czujni funkcjonariusze Kempetai. Okej. Nie no, spoko. Na pewno. What the? Ile to ma być? Może nie za dużo? Aha, obudzili się. Trzeba tu wykorzystać ten moment, że się jeszcze nie obudzili i trzeba tutaj wysłać jak najwięcej jednostek, żeby im pozamykać te po prostu miasteczka. Świetne. Dobra, już rozumiem, że mamy ile wolnych fabryk? 3 fabryki wolne, dobra. To zróbcie sobie tak. Tu ładniutko. What the hell? O co biega wam? Wy tutaj nie powinniście aż tak bardzo napierniczać w to miejsce, ale spoko no. O, dobra, zamykajcie ten mały tutaj. Nie. To wy tu nie przypadkiem mieliście mieć taki tutaj linię do ataku, a wy tutaj nie mieliście mieć takiej linii do ataku i nie miało być to wszystko ładnie i pięknie wyglądające. Wow, ile tu sił mają na ten Turyn? Ile? Okej. Okay. Good job for them, really. Dobra, atakujcie tu. Dobra. Może to... Oh my god... O ja pieciu, to już jest źle. Trzeba naprawdę wysłać, im więcej wyślę tych oddziałów, tym lepiej. Zróbcie to w końcu, ja pieciu. Oni przecież już nie powinni mieć tu żadnych zaopatrzeniowych problemów, a oni dalej mają jakieś problemy, nie wiadomo jakby... Nie wiem co oni tam... Nie wiem, pili, płakali, nie wiem, cokolwiek. Ten deseń. Tutaj mają ile dywizji w ogóle, to też jest taki hardcore. Wyślijcie tu, wyślijcie tutaj, wyślijcie tutaj, wyślijcie tutaj i chodźcie mi tutaj. Dobra. O, królewskie siły powietrzne i teraz uśmiechniętego Buddę. Naukowcy są bliscy poznania tajemnicy energii atomowej, a to doprowadzi do powstania bardzo potężnych materiałów wybuchowych. Nie możemy pozwolić, by inni wyprzedzili nas w wyścigu do stworzenia broni atomowej. No, super. Dobra, wyrzućmy jeszcze więcej ludzi do ochrony tych tutaj terytoriów. Super, 12 dywizji, czyli mamy idealną liczbę dywizji do ochrony tego wszystkiego bajzlu. I dlaczego oni jeszcze nic nie zrobili z tego punktu tutaj?
upadek baku? Aha. Okej. Chyba to nie tego czytałem. To chyba nie czytałem, ale przeczytajmy. Chyba czytałem, ale przeczytamy to. Parę godzin temu niemieckie siły zajęły Baku, pozbawiając Sowietów niezwykle ważnego ośrodka produkcji energii. To położone nad Morzem Kaspijskim miasto posiada także duże pola naftowe, które wzmocnią machinę wojenną III Rzeszy. Eksperci wojskowi uważają, że Baku jest kluczem do panowania Kaukazu, a dzięki jego zdobyciu Niemcy będą mogli zaatakować Bliski Wschód i może nawet Indie. Okej, świetnie. No i jak tam wygląda sprawa? O, zaatakujmy ich teraz, dobra, mniejsza. Atak tu, atak tu. Nie. Mieliście mi zaatakować trochę inaczej, ale mniejsza. Tutaj jest w ogóle taki front, że ja pierdziu. O, obudzili się może, że myślą. A, chyba opłacałoby się na przykład wysłać więcej oddziałów tam. Może. Nie wiem, takie trochę to chyba niebezpieczne. Na takiej zasadzie to jest, ale spoko. Wytrzymacie. O my god, ile tutaj żołnierzy mi tu wysłali? Okej, spoko, damy radę. Reaktory jądrowe. No to super, możemy w tym czasie zrobić chociaż te samolociki. Bo i tak mamy małych problemów różnorakich. Dobra, najpierw zróbmy sobie te w tych terytoriach chociaż parę tych. No, dziękuję bardzo. Zrobimy sobie, żeby mieć je i tyle. O, Hawker Demon. Dobra, weźmy sobie dalej myśliwce. Mhm. Jak tam wygląda? Jeszcze nie mogę następnych jednostek wysłać. Dobra. Przynajmniej się cieszę z tego, że już te problemy tutaj mi nie sprawia większość tych miejscówek, bo bym miał już nerwa masakrycznego. Linia montażowa. Weźmy koncentrację sobie przemysłu. Dalsze rzeczy, żeby wzmocnić swoją moc fabryk itp. Oh my goodness. Jak ja to zrobię, żeby mieć w ogóle więcej ludzi? Chyba sobie wezmę to, żeby w ogóle mieć jakieś dodatkowe jednostki. Tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Wow. Okej. Miałem nadzieję, że nie powiedzą mi, że nie ma po prostu żadnego tutaj manpowera. No to dupa. Lada. Oh my god. God no. No to super. Wow, my god. Dobra, zrobimy to troszkę inaczej. I wyślemy po prostu dodatkowe siły w tym miejscu i tyle. Pal licho, nie będzie mi się chciało kombinować z nimi. I tyle. O, 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 o. Ktoś tutaj chyba zaczyna zapominać się o tym, że są inne na przykład fronty. Znowuż. Taki mały grzeszek AI. Dobra, atakujcie, atakujcie. Trzeba tutaj wymiętolić moich przeciwników, dopóki oni nie zauważyli, że jednak to nie jest najważniejszy problem. To jest też takie trochę, co bym miał na liście
takich zmian, żeby poprawić AI, ale to w wielu tytułach chciałbym, żeby to poprawili. Ja trudno. Nie zmienię tego raczej, więc nie oceniam tego jakoś na super złe, ale mogliby to trochę postarać się bardziej. Dobra, kolejny atak, tutaj kolejny atak. I co, skończmy może odcinek. W miarę tutaj się nawet przechodzimy na następne ofensywy. Dobra, widzę, że tutaj już nie mamy szans, by kolejne ofensywy zrobić, więc tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku, w którym już chyba raczej zrobię ten achievement, by wykonać właśnie... O my god. Dlaczego ja nie mam nagle fabryk? What? Dobra, mniejsza z tym. W następnym odcinku raczej już wykonamy achievement, by zrzucić bombę atomową. Więc trzymajcie się. Do następnego. Hej.